Możliwe, że nikt inny nawet tego nie zauważy, ale tutejsza sytuacja uległa poprawie. Dishonored 2 powstało zgodnie z przepisem na dobry sequel. Gra się w nią niemal identycznie jak w pierwowzór, ale masa usprawnień i zupełnie odmienny klimat czynią z niej o wiele bardziej interesującą produkcję. Od wydarzeń z pierwowzoru minęło 15 lat. Cesarska córka Emily Caldwin powróciła na tron w Dunwall i za czasów jej panowania nastał złoty okres. Błogostan nie trwał jednak długo, bo nowa władczyni pada wkrótce, podobnie jak jej matka, ofiarą zamachu stanu. Wychodzi z niego w jednym kawałku tylko dlatego, że obawiając się powtórki z historii, ćwiczyła przez długie lata u boku bohatera pierwowzoru Corvo Attano. Bohater lub bohaterka wyruszą na śródziemnomorską karnagę w poszukiwaniu azylu i prawdy o spiskowcach. Tym razem deweloperzy z Arkane Studios oddali pod kontrolę graczom duet bohaterów, właśnie Emily i Corvo. Wbrew temu, czego można by się spodziewać, nie zdecydowano się jednak na tryb kooperacji, ani nawet możliwość zmiany postaci przed każdą misją. Dokonany na początku wybór ciągnie się więc za graczem przez całą zabawę. Na mapach nie ma stref dostępnych tylko dla jednego protagonisty, ale odmienne style zabawy i parę różnic w tle fabularnym sprawią, że Dishonored 2 warto ukończyć co najmniej dwa razy. Emily to twórcze rozwinięcie swojego mentora. Przykładowo, jej moc Far Reach, odmiana posiadanego przez Corvo teleportującego Blinka, przypomina działaniem bardziej lasso. Bohaterka może celować nią także w ściany, by odbijając się upaść na przykład na balkon lub w paru miejscach, gdzie jest to możliwe, wybić szybę. Ponadto do naszej dyspozycji oddano również domino, które polega na połączeniu magiczną więzią kilku przeciwników. Obrażenia zadane jednej postaci przenoszą się automatycznie na wszystkie. Corvo Attano nie różni się strasznie od swojego pierwowzoru, ale w angielskiej wersji przemawia do graczy głosem samego Stephena Russella, oryginalnego Garetha z serii Thief. Znaną z pierwowzoru plagę szczurów zastępują w kontynuacji Blood Flies, przełożone w polskiej wersji na krwizgi. W odróżnieniu do gryzoni nie są agresywne do momentu, w którym gracz nie zacznie za szybko się poruszać lub zbliży się za bardzo do ich gniazda. Jego natychmiastowa likwidacja, przykładowo przy pomocy bełtu zapalającego, to najskuteczniejsza metoda walki z owadami. Zmieniła się także nasza baza wypadowa. Zamiast znanego z oryginału baru Hound Pits jest to teraz okręt Dreadful Whale, po którego kajutach spacerujemy pomiędzy kolejnymi misjami. Dishonored 2 nie jest sandboxem, ale pomimo tego gracz zawsze ma do wyboru kilka dróg do celu. Karnaka to wiernie odwzorowany śródziemnomorski klimat. W każdą lokację włożono masę pracy, dzięki czemu są one szalenie spójne i po dokładnych analizach choćby zabudowy widać silne inspiracje architekturą śródziemnomorską. Więcej w Dishonored 2 niż poprzednio misji rozgrywających się w dzień. Możemy wtedy przyjrzeć się bardzo pastelowej palecie barw. Oprawa graficzna nie zmieniła się zbyt wiele względem oryginału i technologicznie odstaje od wielu współczesnych gier, ale broni się kapitalnym klimatem. Każda misja w Dishonored 2 to niespodzianka zawierająca liczne elementy wyróżniające ją na tle innych. Trafimy tu przykładowo do pokazywanej przedpremierową mechanicznej rezydencji, której niezwykłość polega na tym, że jest skonstruowana z kilku przemieszczających się względem siebie segmentów. Na uwagę zasługuje także zasypana przenoszonymi przez wiatr zanieczyszczeniami z pobliskich kopalni dzielnica pyłu. Wszystkie 9 misji sequela z jakiegoś względu zapadają w pamięć. Obecna wersja gry boryka się z problemami z płynnością czy źle skonfigurowaną czułością myszy, ale spadki FPS dotyczą wyłącznie pewnej grupy użytkowników. U nas płynność nie pozostawiała wiele do życzenia, a zamiast myszki warto wybrać na razie pada. Za jedną, dwie łatki powinno być już dobrze. To wszystko w zupełności wystarcza, by umieścić grę na liście najlepszych produkcji tego roku. Macie przed sobą pozycję, której nie możecie przegapić. Nic tu nie ma! Rozejrzyjmy się! Co mamy zrobić z resztkami? Kiedyś dokarmiałem nimi psy, ale teraz już mnie do nich nie wpuszczają. Daj mi jeszcze. Niech gulasz schrnął. Weź, przestań. I bez twoich jadowitych tekstów mamy przeklapane. Pracowałam tu z dumą. Gotowałam dla chorych. Omawiałam przepisy z doktor Hypatią.